Szanowni Państwo, otwieram obrady sesji 17 Rady Miasta Sejny, zwołanej na wniosek grupy radnych, konkretnie 7 proponowany porządek obrad. Otrzymaliście Państwo i porządek proponowany jest następujący. Przyjęcie, otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sejny, podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składach stałych Komisji Rady Miasta Sejny, przyjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sejny, zamknięcie obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego? Proszę Pani, zaraz. Jest na wniosku. Tak jest, 5 maja. Więc Panie Przewodniczący, skąd mamy z 30 kwietnia już uchwały tygodniowe projektu? To znaczy, Pani Basiu, to mnie w tej chwili nie interesuje, po prostu składający wniosek przygotowują również projekt. Czyli 5 maja w tym wniosek. Znaczy wie Pani, no. Panie Przewodniczący, skonkretyzujmy, w którym dniu wpłynął wniosek? 5. Dziękuję bardzo, ja to tylko mi chodzi. Może przy głosowaniu zapoznamy się z treścią wniosku? To znaczy jak? Bo projekty są z kwietnia. To znaczy Panie Rafale, my głosujemy tylko porządek obrad. Tak, porządny problem. Jeżeli nie będę czytać się później, po prostu dobrze. Sekundę, czytam wszystko, co otrzymałem. I teraz tak. Otrzymałem wniosek, podstawę prawną też czytać, czy czytać? Nie, tylko podstawę prawną nie będę czytać. Porządek proponowany przez grupę radnych. To co jest, co przed momentem przeczytałem i w załączeniu otrzymałem również projekty uchwał właśnie. Projekty uchwał złożyła, takie prawo mają, jeżeli któryś z radnych chce złożyć projekt uchwał w jakiejś kwestii, no to ten projekt formułuje, redaguje i przedstawia przewodniczącemu, który to przedkłada w radzie. I teraz uzasadnienie. W początku kadencji działania, to znaczy to ja czytam z wniosku, proszę Państwa. Od początku kadencji działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta ośmieszają Rady Miasta i szkodzą wizerunkowi miasta Sejmy. Działania tej komisji charakteryzuje brak merytorycznej oceny, tylko uprawianie polityki destrukcji. Drugi punkt. Nieprzestrzeganie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej. Wnioski komisji są kierowane do organów ścigania z pominięciem Rady Miasta, która jako jedyna jest władna taki wniosek skierować. Skandaliczne zachowania podczas prac Komisji Rewizyjnej w jednostkach organizacyjnych miasta Sejmu. Nieprzestrzeganie tajemnicy kontroli i nagłaśnianie w mediach. Protokoły kontroli nie są omawiane z burmistrzem miasta Sejmu i skarbnikiem gminy miasto Sejmu. Protokół z kontroli sprawozdania z realizacji budżetu miasta Sejmu na 2007 rok nie został przedstawiony mówiącym burmistrzem miasta Sejmu i skarbnikiem gminy miasto Sejmu i niedostarczony burmistrzowi miasta do wyjaśnienia przed skierowaniem wniosku opinii do Rady Regionalnej w Izbie Prawnej. Wniosek o nieudzielenie absolutorium przed jego napisaniem był już przedstawiany rodzicom ze szkoły podstawowej w Sejmie. Całkowity brak obiektywizmu, co powoduje, że podczas przeprowadzonych kontroli szuka się przysłowiowej cudzysłów dziury w całym cudzysłów zamknięty. To jest cała treść wniosku, który otrzymamy. Czy teraz możemy porządku się podpisać? To znaczy, 7 rady. To nie jest tak na wojenny jakiś dokument. Pan radny Andrzej Montarski, pani radna Jolanta Pitter, pan radny Wiesław Kibisz, pan radny Romuald Jakubowski, pan radny Karol Panada, pani radna Genowefa Sojko i pan radny Henryk Wytra. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto jest za? Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał?
A zatem porządek... Tak jest. Wstawiam wniosek o włączenie kamer, to nie jest studio, to jest dziennik. Chciałbym złożyć wniosek o wyłączenie kamer. Za moment przegłosujemy pana wniosek. Nie macie państwo prawa, mam absolutnie, panie radny, bo ja już mówiłem, to ja sprawdzałem. Jeżeli nie, ja... To znaczy, to pan wyniesie tę kamerę. Szanowni państwo, poddaję po głosowanie wniosek pana Andrzeja Musawskiego. Kto jest za przyjęciem wniosku pana Andrzeja Musawskiego o włączeniu kamer? Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5. Kto się wstrzymał? 1, 2. Czyli ja bym prosił o włączenie kamer. To znaczy, proszę pana. No. Panie przewodniczący, proszę bardzo być zgodnie z pana zapowiedziami. Proszę być słowem. Proszę bardzo. Panie radny, no. Niech nagrywa. Jezus Maria, to zostało przegłosowane. Nie wiem, jak teraz, a ja też jak nie, ja widzę, że odwagi tutaj takiej realizacji tych odpowiedzialnych słów to nie będzie. Ja się, panie przewodniczący, przygotowałem. Pan nas świadomie wprowadza w błąd. Chce się w tej chwili zrobić coś w sposób taki, którego sobie społeczeństwo nie obejrzy. Jeśli można, to ja przytoczę podstawy prawne, o których pan mówił, bez potwierdzenia, wyssane z palca od osób nikomu nie znamy. Mianowicie, jest to taki podstawowy akt prawny, który to gwarantuje, nazywa się Konstytucją. Artykuł 61 Konstytucji, paragraf 2 mówi. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialne programu władzy publicznej pochodzących z powszechnych dowolów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Chce pan coś jeszcze dodać w tym zakresie? To znaczy, nie musi pan tego czytać, bo... Pan wie świadomie, tak? To znaczy, pan cytuje tutaj dokument, ten najważniejszy zasadniczy. Ale ja teraz mówię o następnym, jak pan sobie życzy. Panie radny, zero złośliwości w mojej wypowiedzi było, a pan sobie podnosi głos i strofuje. Nie, no zaraz, ale tak samo ma prawo głosu jak pan przewodniczący, szczególnie w takiej sprawie, która dotyka prawa. Nie będę tej głosu. Kamery dotykać, bo nie, bo nie istnieje. A zatem jeżeli panowie nie chcecie wynieść, to sorry, nie, dobrze będą. One będą z tym, że to, co ja powiedziałem, to zrobię. Szanowni państwo, porządek obrad został przyjęty. Uzasadniony wniosek został, to znaczy w sensie takim, że czytałem uzasadnienie wniosku. Zwolę ze swojej strony komentować tego nie będę, bo nie mam takiego prawa i nie chcę. I teraz przechodzimy do realizacji punktu trzeciego, przyjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sejm. Czy któryś z państwa, z panów chce coś dodać? Tylko miałam takie pytanie, czy wpłynęły jakieś, znaczy tam tak czytałam i zwróciłam uwagę na jeden zarzut, z jakiej wnioski podległy wpłynęły jakieś tam no, uwagi, nie wiem jak to powiedzieć, zarzuty w stosunku do komisji, że niewłaściwie się zapytywało? Znaczy nie ma tego wniosku, nie ma tego zarzutu od razu tam. No to może ktoś z państwa rady, który podpisał, od razu bym odpowiedział. Znaczy ja nie tak, bo jeżeli to jest pan sprawdzał, to proszę. Która jednostka podległa zwróciła się o to, że źle działała komisja, wręcz tam no, sformułowanie, które było? Skandaliczne zachowanie komisji. Ale panie doktorze, w pierwszym rzędzie obecność. To nie jest pana, ja nie zapytam mnie to pytanie, tylko pytałem nie do tych, którzy podpisali się. Czy ktoś z państwa radnych zabrać głos? Nikt nie będzie zabierał, dosłownie nie da. Dobrze, czy jeżeli nie ma innych głosów? Przystępujemy do głosowania projektu uchwały, który brzmi następująco. Uchwała numer Rady Miasta z dnia 9 maja w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sejmu. Na podstawie artykułu 18a ustęp 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity dziennik ustaw 2001 roku numer 142, pozycja 1591, 2002 roku numer 23, pozycja 220, numer 62, pozycja 558, 550, numer 113, pozycja 984, numer 153, pozycja 1900.
71, numer 214, pozycja 1806, 2003 roku, numer 80, pozycja 217, numer 162, pozycja 1568, 2004 roku, numer 102, pozycja 1055, numer 116, pozycja 1203, 2005 roku, numer 172, pozycja 144, 2006 roku, numer 17, pozycja 128, numer 181, pozycja 1337, z 2007 roku, numer 48, pozycja 327, numer 138, pozycja 974 i numer 173, pozycja 1218 i paragrafu 12 ustęp 2 załącznika numer 6 do statutu miasta Sejmu Cieńców Urzędowych Województwa Podlaskiego. Z 2003 roku numer 15, pozycja 381, numer 114, pozycja 2136, 2005 roku numer 29, pozycja 445, z 2007 roku numer 105, pozycja 932 i numer 207, pozycja 2100. Rada Miasta uchwała, co następuje. Odwołuje się z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sejmie radnego Andrzeja Kurkulewskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał? Raz. Przy siedmiu głosach za, pięciu przeciwnych i dwóch wstrzymujących się, projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do realizacji punktu kolejnego w porządku, podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składach stałych Komisji Rady Miasta Sejmu. I tutaj jeżeli chodzi o zmiany komisji rewizyjnej, bo to o taką komisję rewizyjną chodzi. Jakie zmiany panowie, pani radni proponują? Proszę bardzo, pan radny Mocarski. No, wnoszę wniosek o odwołanie pani Barbary Mówej, pani Jolanty Pichler z komisji rewizyjnej. Obecnie. Czy są jakieś inne wnioski? Może mieć uzasadnienie do tego wniosku? Nie, no, przedstawienie uzasadnienia wniosku są tak jak to raz, gdzie są tylko wpisy, nie powstają. Ale tam jest tego wyżej innej osoby. To powtarzam te same wnioski. Uzasadnienie to dotyczy ogólnie do komisji rewizyjnej. No to jest takie same. Panie radny, że pan dobrze słucha. Od początku kadencji działania komisji rewizyjnej. Rada Miasta Śmieszają, komisji rewizyjnej. Trzeba słuchać. Szanowni Państwo, z tym, że głosujemy tutaj oddzielnie, imiennie i jawnie, pierwszy wniosek pani Barbara Dawna-Łupa, później pani Jolanta i ten. Kto jest za odwołaniem pani Barbary Łupy z Komisji Rewizyjnej? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał? Dwa. Czyli przy dwóch głosach wstrzymujących się pani Barbara i siedmiu za, pięciu przeciwnych, pani Barbara Łupa została odwołana ze składu Komisji Rewizyjnej. Kto jest za odwołaniem pani Jolanty Pichter ze składu Komisji Rewizyjnej? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kto się wstrzymał? Czyli przy siedmiu głosach za, pięciu przeciw i dwóch wstrzymujących się pani Jolanta Pichter została odwołana ze składu Komisji Rewizyjnej. A zatem, Szanowni Państwo, trzeba podać teraz kandydaturę nową do Komisji Rewizyjnej. Pan Andrzej Mocarski. Pan Wiesław Kibisz. Kto jeszcze? Pani Barbara Uła. Pani Genoveta Stolicka. Dobra, czyli głosujemy jawnie. Przy wyrażeniu zgody, przepraszam. Po
Pani Jolanta Pichter, pan Wieścisław Kibisz, pani Barbara Uba.